Dzień dobry, nazywam się Rafał Pomianowski i jestem lekarzem dentystą w gabinecie stomatologicznym Klinik Dent we Wrocławiu. Dziś opowiem o najczęstszych wadach zgryzu u dzieci. Wady zgryzu występują wtedy, gdy szczęka i żuchwa są w nieprawidłowej pozycji względem siebie. Wymienimy najczęściej występujące wady zgryzu u dzieci. Zaczniemy od zgryzu otwartego. Zęby górne nie stykają się z zębami dolnymi. Między szczękami nie ma pełnego kontaktu. Widzimy wolne przestrzenie między zębami górnymi a dolnymi, gdy szczęki są w zwarciu. Zgryz głęboki u dziecka. Zęby górne za bardzo nachodzą na zęby dolne. W prawidłowym ułożeniu siekacze górne powinny zakrywać siekacze dolne na nie więcej niż 2/3 ich długości. Jeśli zakrywają je bardziej przy zaciśniętych szczękach lub zakrywają je zupełnie, wtedy mamy do czynienia ze zgryzem głębokim. Tyłozgryz u dziecka. Zęby górne są znacznie wysunięte przed zęby dolne. Między siekaczami dolnymi a górnymi nie ma kontaktu. Możemy to zaobserwować, jeśli żuchwa jest znacznie cofnięta w stosunku do szczęki. Broda często jest krótsza i cofnięta. Przodozgryz u dziecka. Odwrotna sytuacja niż w tyłozgryzie. Zęby dolne znajdują się przed zębami górnymi. Często objawia się znacznym wysunięciem brody w stosunku do przednim. Zgryz krzyżowy u dziecka występuje wtedy, gdy jeden lub kilka zębów dolnych jest wysunięty przed zęby górne. Do tego dochodzą jeszcze wady polegające na nieprawidłowym ustawieniu zębów w łuku zębowym, stłoczenia lub szparowatość zębów. Aby rozpoznać nieprawidłowy zgryz u dziecka, należy uważnie obserwować, czy jego sposób rzucia i połkania jest prawidłowy, ale to może stwierdzić już lekarz ortodonta. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy się udać na poradę do lekarza ortodonty, na przykład w gabinecie stomatologicznym Klinik Dent we Wrocławiu. Szybkie rozpoznanie wady zgryzu w znacznym stopniu ułatwia jego leczenie.